Jestem Magda. Pamiętaj, tylko Magda i tak masz się do mnie zwracać. Albo, jeśli wolisz, proszę pani, żadnych oficjalnych tytułów. Benrime powinna ci była o tym powiedzieć. Spróbuję odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. A kto wie, może nawet udzielę ci kilku wskazówek. Ale bądź dyskretna. Jak mówiłam, ściany mają uszy. Wszędzie. Tak, w pierwszej części raczej nie było żadnych kobiet minstrum. Tylko panowie, a tutaj poznajemy już Magdę, dość starszą osobę. W każdym razie, co możemy się zapytać? Pomoc. Czemu Berżyska wysłała mnie do ciebie? Może dlatego, że już miewałam do czynienia z takimi podróżnikami, ale czasy się zmieniły. Markuria stała się niebezpiecznym miejscem dla takich jak ty. Zresztą dla mnie również, ale ja jestem tutejsza. Ty zupełnie tu nie pasujesz. Zgadzam się z tobą. Chcę tylko wrócić do domu. Wróć i to jak najszybciej. W dzisiejszych czasach nie spotka cię tutaj żadna wspaniała przygoda. Więc nie możesz mi pomóc? Jak mówiłam, z chęcią odpowiem na twoje pytania i udzielę ci kilku wskazówek. To wszystko, co mogę dla ciebie zrobić. Znasz niejaką April Ryan? April? Chyba coś mi się obiło o uszy. Czego od niej chcesz? Nie wiem. Muszę ją odnaleźć. Mamy ze sobą coś wspólnego i wydaje mi się, że April jest w tarapatach. I chcesz ją ocalić? Można spytać, w jaki sposób? Sama nie wiem. Przede wszystkim muszę ją odnaleźć. No cóż, przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. Pomożesz mi wrócić do mojego świata? Nie, nie mogę tego zrobić. To zbyt niebezpieczne. Ale mogę skontaktować cię z osobą, która być może będzie w stanie ci pomóc. Musisz udać się na starówkę. Nazywają ją magicznym gettem od czasu, kiedy nasi obrońcy odbudowali otaczający ją mur. Wejście do getta znajduje się po przeciwnej stronie placu. Brama przeważnie jest otwarta, ale niestety w tej chwili odbywają się na tym terenie działania wojskowe. Musisz zaczekać na ponowne otwarcie bramy. Dokąd mam iść, kiedy już się dostanę do środka? Znajdź kogoś, kto zawodowo para się magią. Azadi zabronili praktykowania sztuk magicznych wszędzie poza gettem. Niewykluczone, że osoba znająca się na magii będzie umiała wykorzystać twoje ukryte talenty do otwarcia przejścia. Ale uważaj, jeśli Azadi dowiedzą się o twoim pochodzeniu i zdolnościach, nie okażą ci żadnej litości. Zostaniesz postawiona przed sądem. Ci przybysze panicznie boją się magii. Za wszelką cenę próbują kontrolować moce magiczne i każdego, kto ich używa. Obawiam się, że któregoś dnia uda im się zrealizować ten cel. Jak już mówiłam, jeśli chcesz wrócić do domu, powinnaś przede wszystkim odwiedzić starówkę. Wow, dość dużo. Czym jest magiczne getto? To dawna starówka, najstarsza dzielnica w Markurii. Teraz znajduje się tam swego rodzaju więzienie. Wszystkie magiczne stworzenia z Markurii zostały zamknięte w tych murach dla ochrony przed ludźmi. W nocy bramy są zamknięte. Azadi często organizują tam akcje wojskowe, przeszukują domy. Dobrzy, uczciwi obywatele są aresztowani i... I co? I znikają. Nie wiadomo nic na temat ich dalszych losów. Azadi nazywają ich terrorystami. Ale tak naprawdę większość z nich to sklepikarze, krawcy i poeci. Jeśli ktoś tu zasługuje na miano terrorysty, to... Ale nie, nie powiem złego słowa o Azadi. Tyle dla nas zrobili. Więc żeby się dostać do domu, muszę iść do magicznego getta. Tak, na starówkę. Ale będziesz musiała zaczekać, aż Azadi zakończą swoje działania w tamtej okolicy. Dlaczego nie mogę cię nazywać pełnym imieniem? Minstrum to nie imię. To tytuł, który nosiłam zanim Azadi wygonili z miasta wszystkich członków Rady Kapłanów. Nie zajmuję już tego stanowiska. Te czasy dawno minęły, a ja nie chcę mówić o tym tutaj, gdzie ściany mają uszy. Kim są Azadi? Naszymi obrońcami i gośćmi. 10 lat temu pomogli w wyzwoleniu Markurii z tyreńskiej okupacji. A potem postanowili, że zostaną. Więc miasto jest okupowane.
nic z tych rzeczy, a tobie nie radzę wyrażać głośno takich opinii, jeśli nie chcesz zwiedzić twierdzy zakonnej. Azadi zamierzają zjednoczyć północne krainy, szerząc w nich kult swojej bogini. Jeśli chodzi o wiarę, są bardzo zaangażowani i nie są zbyt otwarci na odmienne poglądy. To wszystko, co mogę ci powiedzieć. Na twoim miejscu unikałabym tego tematu. Więc żeby się dostać... Okej, to już było. Dziękuję za pomoc. Uważaj na siebie i unikaj żołnierzy Azadi. Gdyby wiedzieli, skąd pochodzisz... Będę uważać. Do zobaczenia. Psst! Hej! Okej. Ten koleś nazwał, co był w... gospodzie. Podróżnikiem. O co chodzi? Podobno chcesz się dostać do getta. Kto ci to powie? Zaraz! To nie ciebie widziałam dziś rano w gospodzie? To nie jest odpowiednie miejsce. Pełno tu żołnierzy. Chodź ze mną. Nigdzie z tobą nie pójdę. Ale ja mogę ci pokazać wejście do getta. Zaraz, poczekaj. Kim jesteś? Nazywam się Robal. Robal? Jakoś nie budzi zaufania. O czym ty mówisz? Skąd mam wiedzieć, że mogę ci zaufać? W gospodzie słyszałem, jak powiedziałeś... April Ryan. Znasz ją? Chyba mogę cię z nią skontaktować. Naprawdę? Jak? Musisz mi zaufać. Jeśli podsłuchałeś moją rozmowę z oberżystką, to wiesz, że nie jestem z tej okolicy. Nie mogę iść z każdym nieznajomym, którego spotkam na ulicy. Kto wie, może zwabisz mnie do ciemnej uliczki, dasz po głowie, zwiążesz i zaciągniesz do jakiejś piwnicy. Obiecuję, nie zaciągnę cię do piwnicy. A poza tym, czy masz jakiś wybór? Utknęłaś tu, prawda? Jestem jedyną osobą, która może cię zaprowadzić do kruczy. Do April. Przecież jej szukałaś, prawda? No dobrze, wiem, nie mam wyboru. Ale jeśli spróbujesz jakiś sztuczek, będę krzyczeć. Potrafię się całkiem nieźle wydzierać. W to nie wątpię. Słowo, żadnych piwnic. Chodź. Okej. To nim do niego pójdziemy, to ja może tutaj nieco powiem, nie wiem, czy będzie się wydzierał, na temat tego, co robiliśmy. Troszeczkę to było naprawdę... Dobra, zatrzymam. Troszeczkę to było takie, no... bez sensu, bo tak lataliśmy, a w końcu tam ministrum Magda nam nie pomogła, tylko udzieliła informacji na temat tego, co się działo tutaj w ostatnich latach. Tak, Tyreni zajęli Markurię, jednak Azadi ją wyzwolili. No i postanowili zostać. Zburzyli jednak świątynię, zmusili ludzi do zmienienia wiary. I postanowili, że magia musi zniknąć z tego świata. Są tak jakby ludźmi, którzy chcą zniszczyć magię. To jest troszeczkę dla mnie troszeczkę dziwne, ponieważ no, to jest świat magii, tak? To dlaczego oni się boją magii? Naprawdę, troszeczkę tego nie rozumiem. Jednak cóż, zaczepił nas jakiś koleś i mówi, że nam może nas skontaktować z AP Ryan, więc... Nie mamy innego wyjścia, musimy za nim pójść. Musimy się upewnić, że nikt nas nie śledzi. Tak. Zobaczymy, czy nas oszuka. To tu, za rogiem. Mhm. Tak, jakaś boczna uliczka, nieprzyjemnie. Teraz. Aha. Tak. Ostrożnie, Czama. Mówiła, że będzie krzyczeć. Kruczowłosa będzie zadowolona, że złapaliśmy szpiega. Niestety. O ciebie. Nie ma żadnych wątpliwości. To szpieg. Nie wygląda na Azadi. Czy to ma znaczenie? Nigdy nie wiadomo, nikomu nie można ufać. Pozbądźmy się jej. Bryn. Mówię tylko, że nie powinniśmy niepotrzebnie ryzykować. Kto wie, może ma przy sobie zaklęcie śledzące. Wyczułabym to. Nie. Jest w niej coś szczególnego, ale to nie jest magia. Szczególnego? A co, nie mówiłem? To szpieg! Chodźcie, musimy... Cisza. Porozmawiam z nią. Sama. Co? Dlaczego?
Bryn, zaczynam powoli tracić cierpliwość. Zaufaj mi. Ale ty... Bryn, dość. Dobrze, dobrze, ale nie mów, że cię nie ostrzegałem. No więc? Czemu tak się interesujesz moją osobą? Gdzie ja jestem? I kim ty jesteś? Ja tu zadaję pytania. Zaraz. Jesteś April, prawda? Widziałam twoje zdjęcie. Co? Jakie zdjęcie? Twoje, z przyjaciółmi. Charlie Miemu. Byłam w twoim dawnym pokoju w hotelu... w domu granicznym, w Newport. Charlie opowiadał mi o tobie, że zniknęłaś i że... Zaraz, wolniej. Znasz Charlie'ego i Emmę? Jak to w ogóle... Co u nich? Dopiero co się z nim widziałam. We Fringe. W prawdziwym świecie. Czy jak go tam nazywasz? Stark. Więc raczej nie jesteś szpiegiem. Nawet nie wiem, jak się tu znalazłam. Pamiętam tylko, że byłam we Fringe. Miałam zadzwonić i nagle... Pustka. Obudziłam się w dziwacznym miejscu, w podziemnym mieście. Były tam te... stworzenia. Musiałam prześlizgnąć się obok nich i cały czas powtarzałam sobie, nie mogą cię skrzywdzić, to tylko sen. Tylko, że to nie był sen. Znam to uczucie. Kiedy znalazłam się tu po raz pierwszy, nie wierzyłam własnym oczom i uszom. Z czasem nauczysz się akceptować prawdę. Nie masz innego wyjścia. Jesteś skoczkiem. Przekroczyłaś podział pomiędzy światami. Jesteś w Arkadii. Skoczkiem? Tak właśnie powiedziały Ben Rime i ministru Magda. Co to jest skoczek? To skomplikowana sprawa. W dużym skrócie. Jesteś bardzo niezwykła. Potrafisz podróżować między światami. Podróżować? Więc jak mam wrócić do naszego świata? Twojego świata, nie mojego. Musisz po prostu wrócić. To jak z czytaniem. Kiedy już się nauczysz, przychodzi zupełnie naturalnie. Nie pamiętam nawet, jak się tu dostałam. Na początku bywa trudno. Sen może ułatwić sprawę. Ale ja nie spałam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wszystko jest zamazane. Na pewno sobie przypomnisz. Jak się nazywasz? Zoe. Słuchaj, Zoe. Puściłabym cię wolno, ale nie chcę, żebyś się wałęsała i zadawała pytania. Nie powinnaś zwracać na siebie uwagi. Musimy cię gdzieś ukryć. W bezpiecznym miejscu. Dopóki nie znajdziesz drogi powrotnej do Stark. Nie. Nie. Utknęłam tutaj i potrzebuję twojej pomocy. Co? Dlaczego? Coś się dzieje w prawdziwym świecie. W moim świecie. I przypuszczam, że to może mieć jakiś związek z tobą. Ostatnio odbieram dziwną wiadomość. Coś jak... Wiesz... Przekaz wideo w sieci. Widzę... śnieżny krajobraz. Z przerażającym czarnym domem. Wygląda trochę jak... domek dla lalek. I małą dziewczynkę. I ta dziewczynka w kółko powtarza: znajdź April Ryan, ocal ją. Odbierasz wiadomość? W jaki sposób? W snach? Nie. Nie, na ekranach. To trochę jak... zakłócenia. Co to może znaczyć? Mnie nie pytaj. Nie potrzebuję pomocy. Na pewno chodzi o kogoś innego. Nie sądzę. Ta dziewczynka zaprowadziła mnie do pokoju, w którym znalazłam twoje zdjęcie. To nie może być przypadek. Nie? Jesteś tego pewna? Słuchaj, Stark nie jest już moim światem. Jeśli masz problemy, musisz sama je rozwiązać. Tego się tu nauczyłam. Dość już ratowania świata. Znajdź sobie kogoś innego. Ale... Pomogę ci wrócić. Albo się zgodzisz, albo zamkniemy cię gdzieś, dopóki nie nauczysz się korzystać ze swojej mocy. A co mam powiedzieć twoim przyjaciołom? Co tylko zechcesz. April Ryan, którą znali, nie żyje. Nie jestem już częścią ich świata. Więc nie pomożesz mi? Nie jesteś ciekawa, dlaczego odbieram te wiadomości o tobie? A co jeśli zbliża się jakaś katastrofa i... Już mówiłam. To nie moje zmartwienie. Zostaw mnie w spokoju. No więc jak? Chcesz wrócić czy nie? Chcę. Pewnie, że chcę. Dobrze. Jak mówiłam, jeżeli to nie zadziała, będziemy musieli podjąć inne kroki. Poddamy cię hipnozie, aby odblokować te obszary twojego mózgu, które kontrolują skok. Połóż się na tym łóżku. Zaraz wracam. Tak, April się zmieniła. Część twojego umysłu wie, jak podróżować. Pomogę ci przypomnieć sobie to,
czego jeszcze się nie nauczyłeś. I wrócę do Newport? Tego nie mogę obiecać. Możesz trafić zupełnie gdzie indziej. Spróbuj skoncentrować się na jakimś znajomym, bezpiecznym miejscu. Więc nie pomożesz mi? Nie potrzebujesz mojej pomocy. Leż spokojnie. O czym ona mówi? Coś się dzieje w naszym świecie. Zaginął jeden z moich bliskich przyjaciół i nie wolno ci nic mówić. Wolisz zostać tutaj? I sądzę, że April mogłaby go odnaleźć. Więc czemu nie chcesz mi pomóc? Bo i bez tego mam wystarczająco dużo zmartwień. Bo prowadzimy wojnę. Bo nie interesuje mnie już twój świat. No dobra, ostatnia szansa. Zamknij oczy. Oddychaj powoli. Nic nie mów. Słuchaj głosu Nanny. Nea, ama am, ean am. Wsłuchaj się w mój głos. Pozwól mu wniknąć w siebie, w sekretne miejsca w twoim umyśle. Ane an, ean an, a an an. Nic nie czuję. Co to ma niby... Co? Co się stało? Ja nie wiem, April Ann. Nie dokonała skoku, a jej ubrania... Nadal są tutaj, więc gdzie się podziała? Nie mam pojęcia. Nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Rozwiała się w powietrzu jak dym. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Nie wyczuwam jej w tym świecie. Ale powiem jedno, nie wydaje mi się, żeby była skoczkiem. Więc czym ona jest? I gdzie się podziała? Tak, co teraz? Chyba kolejny rozdział. To jest bardzo ładne miasto. Podoba mi się tutaj. Ale tutaj zmieniamy postać. A ja chyba w tym momencie właśnie zastopuję. Tu chyba jest nowy rozdział, w sumie nie wiem. Ale zapisać gry nie mogę, co jest troszeczkę... dziwna. Ale nie wiem, czy to jest nowy rozdział? Spróbuję jednak pokonać tego gościa i zobaczymy, co się stanie. Albo zastopuję i zobaczę, czy tutaj się kończy rozdział. A jak się skończył, to odchodzę, a jak nie... to jeszcze teraz dokończę. Okej, jestem z powrotem. Jednak... to jest dalej, dalsza część tego rozdziału. Więc ja sobie to nagram i kończymy. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć jeszcze o April. April naprawdę się strasznie zmieniła. Przestała się interesować w ogóle wszystkim. Przestała się interesować światami, równowagą. Stark. Interesuje ją tylko to, co się dzieje w Mercurii. To, że Azali przejęli ją. Ale cóż, naprawdę się zmieniła. Później jeszcze możliwe coś dodam na ten temat. W każdym razie tutaj poznajemy nową postać, jaką jest Kian Alvane. Okej. To musimy pokonać tutaj ludzi. Takie kombosy wyprawiamy. Okej, nie wiem czy muszę pokonać trzech. Nie wiem czy życie będzie mi się odradzało, więc tutaj jest problem mały. Nie, odradza mi się życie. Nie wiem tylko jak się broniło. Nie podoba mi się to miejsce. Melodia nawet fajna jest. Pasuje do tego miejsca. I do tego, co się teraz dzieje. Oj. Ale on mnie nie atakuje. Okej, nie wiem, czy jeszcze ktoś? Nie. Okej, mamy nową postać, jaką jest Kian. Tak on wygląda, możecie się przyjrzeć. Okej. Garman był moim mentorem i przewodnikiem, odkąd sięgam pamięcią. Dostrzegł we mnie potencjał, kiedy byłem
źle, Kijanie. Dobrze się dziś spisałeś. Dziękuję, mistrzu. Lecz twoja pochwała mnie zawstydza. Światło bogini osiedlanych wrogów, prowadząc mój miecz do zwycięstwa. Twój talent do miecza nie ma sobie równych, Kijan. Podobnie jak twoja wiara. Lecz jedno nie ma z drugim nic wspólnego. Co masz na myśli, mistrzu? Nie należy mylić żarliwości religijnej ze sprawnością bojową. Religia i wojna to równie dobre połączenie jak pochodnia i sucha trawa. Jak to? Walczę mieczem za swoją wiarę, a wiara jest także dla chronienia w walce. Religia i wojna są niczym dwa ogniwa łańcucha. Raczej jak para węży pożerających nawzajem swoje ogony. Nie daj się ogłupić przez retorykę, Kijanie. Nie tego cię uczyłem. Ale misja, Garmonie. Polityka. Odkąd to jesteś kobietą? Marnujesz cały potencjał. Czas zresztą też na tę swoją misję. Wielki talent to wielka odpowiedzialność. Mógłbyś daleko zajść, Kijanie. Zamiast tego wybrałeś życie marionetki. Tak, marionetki! Wiem, że nigdy nie pochwalałeś mnie was, lecz oddałem swe życie bogini, której słowa ślubowałem bronić. Słowo bogini nie potrzebuje obrony, a życie oddałeś szóstce, a nie bogini. To zupełnie różne sprawy. Nigdy nie zgodzimy się w tej sprawie, mistrzu. Jestem apostołem wiary. Mam... O tysiąc kroci przepraszam, apostole. Wybacz, mistrzu. Tak, dziecię Ena? Szóstka cię wzywa, apostole. Kiedy? Wybacz, apostole. Masz się stawić natychmiast. Dziękuję. Mistrzu, wybacz mi. Oczywiście i ja nie wybaczam. Będziemy kontynuowali trening bez ciebie. Amanon! Noza! Na środek! I tym razem spróbujcie walczyć lepiej niż dwie nieśmiałe uczennice. Proszę, apostole, musimy się śpieszyć. Jak dwaj kochankowie w świetle księżyca. Okej, okay, to lecimy. Mam nadzieję, że mnie dzięki zagłuszają. W sumie dość ładne miejsce. Proszę, apostole, musimy się śpieszyć. Idź za mną, apostole. Tu, czy tu? Tu chyba. Szóstka oczekuje. Dobra, to idziemy. Apostole, wybacz, że musiałyśmy przerwać twój trening. Wiem, że zajmujesz się nowicjuszami, ale to sprawa niecierpiąca zwłoki. Dotarły do nas bardzo niepokojące wieści od naszej armii na wschodzie. Najmilszy apostole, mamy dla ciebie zadanie niezwykłej wagi. Tak, pani. Apostole, wiesz dobrze, że niektórzy mieszkańcy wschodu nadal opierają się naszym zbożnym wysiłkom, by zjednoczyć ich narody i wnieść słowo bogini w ich życie. Lecz nasza misja trwa. Nic nie może stanąć pomiędzy światłem bogini, a tymi, którzy je odrzucili. Jednak wciąż istnieją tacy, którzy stawiają opór. Ci zatraceni poganie zagrażają ścieżce. Apostole Kijanie, udaj się na wschód, aby zanieść słowo heretykom. Na czele tych rebeliantów, tych odszczepieńców, stoi jeden człowiek. Człowiek, którego ręce murzają się we krwi wybrańców. Demon. Jeszcze dziś w nocy udasz się do portu, apostole, i wsiądziesz na statek podniebny zdążający do Markurii. Kiedy już dotrzesz na miejsce, odnajdziesz tego człowieka, tego rzeźnika. Nazywają go Skorpionem. Odnajdziesz go i nawrócisz. Jego śmierć będzie dlań początkiem nowego życia. Niechaj znajdzie przebaczenie w chwale bogini. Znajdź przywódcę rebeliantów, tego Skorpiona, i ucałuj go w szyję swoim mieczem. Oto twoja misja, Kijanie Alvane. Jak sobie życzysz, pani. Twe słowo jest moją ścieżką. Odejdź teraz i pośpiesz się. Niechaj bogini cię prowadzi, apostole. I pamiętaj, że Skorpion nie urządli ciebie, jeśli wcześniej ty urządlisz jego. Będę czuł mnie, pani. Błogosławiona bogini, błogosławiona jej ścieżka.
Błogosławione jej słowo. Błogosławiona misja. Mhm. Tak. Nie jest dobrze. Możemy mu zaufać? Jeśli nie jemu, to komu? Jest naszym najwierniejszym apostołem. Wie, że nie wolno mu się sprzeciwić. Wykona swoje zadanie. Prorok wyraził się jasno. To zadanie o kluczowym znaczeniu. Ostatnia przeszkoda, tak powiedział prorok. Kiedy zostanie usunięta... Światło bogini zaleje świat niczym fala przypływu, topiąc wszystkich, którym brak wiary. Niechaj ten dzień nadejdzie jak najprędzej. I niechaj bogini prowadzi naszego apostoła. Przyszłość naszego imperium jest teraz w jego rękach. Tak. Ciekawy, kim jest ten Skorpion. Czyżby to chodziło o April? I czyżby dlatego Zoe musiała ją ocalić? Zobaczymy. Okej, okay, o, jeszcze nim sterujemy. To udaje mi się do portu. Nie wiem, czy z tym Garmonem musimy jeszcze pogadać. Ci sobie tutaj walczą, nie wiem, nie da się już walczyć. Dziś w nocy muszę być w porcie Ostrzu. Statek podniebny zabierze mnie na wschód, za ocean. Nie mam czasu do stracenia. Nie mam czasu do stracenia. Rozumiem. Znów będziesz nawracać? Na tym świecie panuje wielki mrok. Czyż nie jest naszą powinnością rozświetlać go światłem bogini? Nie zdołamy sprawić, by słońce wzeszło w środku nocy, Kijanie. Musimy czekać na świt, jak wszyscy. Musimy znów o tym rozmawiać, mistrzu. Z jakiegoś powodu poddajesz w wątpliwość wszystko, w co wierzę. To nieprawda, Kijanie. Wiesz, że jestem człowiekiem wiary. Kwestionuję jedynie nasze prawo do narzucania tej wiary innym. Byłem w tych wschodnich krainach i... I czyż nie są one miejscem pełnym mroku i występu? Czyż nie potrzeba im blasku wiary? Czyż nie łakną światła bogini? Co mam powiedzieć? Faktycznie to miejsce pełne arogancji, prześladowań, śmierci i lęku. Lecz jest tam również piękno, wolność i pokora. Im mocniej świeci słońce, tym mroczniejsze cienie. Czas na mnie, mistrzu. Statek podniebny wyrusza o brzasku. Obowiązek wzywa. Obowiązek obowiązkiem. Pamiętaj jednak, żeby słuchać głosu serca, a nie cudzych rozkazów. Mhm. Zobaczymy się, kiedy powrócisz. Opowiesz mi wtedy o wschodnich krainach i o tym, jak ocaliłeś tamtejsze panny od życia w grzechu. Niech cię wspiera bogini. Niechaj światło bogini oświetla twoją ścieżkę, mistrzu Garmonie. Tak. I to chyba byłoby koniec czwartego rozdziału. Tak, chyba. Alhera. Tak, nowy rozdział. Nie wiem, nadal nie mogę zapisać. Co jest dość upierdliwe. Tu mi się nigdzie nie zapisało. Dobra, to jeszcze tą rozmowę. To podzielę to jednak na dwa odcinki, czy jestem gotowy. Nic ci nie jest? Gdzie ja jestem? Wciąż we Fringe. Nie pamiętasz? Nie wiem. Jak tu wróciłam? Wróciłaś? Nigdzie się stąd nie ruszałaś. Goście lokalu znaleźli cię tu nieprzytomną. Podano ci narkotyk. Co? W każdym razie wszystko na to wskazuje. Sprawdzałem zapisy kamer, ale nic tam nie było. Ktoś wyczyścił kryształy pamięci. Gdy znaleźliśmy cię zeszłej nocy, skontaktowałem się ze znajomą lekarką. Zbadała cię. Powiedziała, że podano ci jakiś syntetyczny narkotyk, ale jego efekty wystarczy odespać. Zamknąłem więc pokój i miałem cię całą noc na oku. To niemożliwe. Byłam... gdzieś indziej. April. Co? Spotkałam... April. April Ryan. Byłam w Arkadii, miejscu, o którym mówiła. Byłam tam. Więc...
Nie mogą nie być tutaj. Zoe, zaglądałem do ciebie co kwadrans przez całą noc. Nie mogłaś tam wyjść, wiedziałem. Podano ci jakiś środek halucynogenny. Pewnie po nim miałaś tak wyraźne sny. Okej. Może masz rację. Ale to było takie prawdziwe. Narkotyk był mocny. Moja przyjaciółka nie była w stanie go zidentyfikować. To było coś syntetycznego, ale wspomniała, że wykresy funkcji twojego organizmu wychodzą poza skalę. Mózg ci szalał. Powiedziała też, że nic ci nie będzie, jak miną bezpośrednie efekty zażycia. Zadzwoniłbym do szpitala, ale doszedłem do wniosku, że żadne z nas nie chce mieć korporacyjnych na tak. Moja klientela jest przewrażliwiona na punkcie prywatności. I uznałem, że ty możesz uważać podobnie. Cieszę się, że nikogo nie zawiadomiłeś. Dla oka nadal jestem w Casablance. Widziałeś, kto mi to zrobił? Nic nie pamiętasz? Nie. Ubiegła noc to jeden wielki wir wydarzeń. Pamiętam tylko, jak się obudziłam w... Nie. Nie pamiętam niczego, co miało miejsce we Flint. Nikogo nie widziałem, ale tuż przed całym zdarzeniem do klubu wszedł nasz wspólny znajomy, Markus Grozier. Przyprowadził ze sobą dwie osoby. Zaraz. Przypominam sobie. Przynajmniej część. Markus, bliźniaczki... Bliźniaczki? Pracują razem. Były w mieszkaniu Rezy w Casablance. No i tutaj, zeszłej nocy. Więc to one musiały ci podać to świństwo. Może. Nie rozumiem tylko, czemu mnie po prostu nie zabiły. To już drugi raz, jak mnie atakują i wciąż nic poważnego mi się nie dzieje. Ja wiem swoje. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Żyjesz, ciesz się tym i nie zadawaj zbyt wielu pytań. Może i masz rację. Może powinnam wrócić do domu, zanim coś mi się... Nawiązanie kontaktu z Markusem okazało się w końcu potężnym błędem. Jeśli Reza wplątał się w coś naprawdę groźnego... Zresztą i tak nie wiem, co dalej robić. Równie dobrze mogę wrócić do Casablanki i poczekać, aż Reza się ze mną skontaktuje. To chyba dobry pomysł. Jak się czujesz? Trochę kręci mi się w głowie. Ale biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności... Raczej nieźle. Emma już wyjechała? Dziś rano. Wieczorem występuje w Moskwie. Obiecałem informować ją na bieżąco o postępach sprawy. I co jej powiesz? Nie wiem. Pewnie to, co właśnie mi przekazałaś. Co wie, nawet jeśli to był tylko sen, to może faktycznie rozmawiałaś z Heidi. Wydawało mi się to dość rzeczywiste. Nie wiem. Muszę sobie ułożyć wszystko w głowie. Teraz chyba pojadę do domu. Nie mam zbytniej ochoty znowu wchodzić w drogę Markusowi lub bliźniaczkom. Sądzę, że próbowali cię zastraszyć. Twój przyjaciel musiał wdepnąć w coś poważnego. Tak. Mam tylko nadzieję... Au! Zoe, nic ci nie jest? To tylko moja głowa. Poza tym okej. Zostań tu tak długo, jak chcesz. Mogę też znowu wezwać zaprzyjaźnioną lekarkę. Nie ma potrzeby pędzić do szpitala. Nie. Muszę wracać do domu. Dziękuję, Charlie. Naprawdę dziękuję. Nie ma sprawy. Wpadnij tu znowu, jeśli kiedyś jeszcze zajrzysz do Newport. I daj znać, jeśli znajdziesz przyjaciela. Albo skontaktujesz się z Amy. Tak zrobię. Dziękuję za wszystko. Okej, nie wiem. Gdzie April będzie? Okej, tutaj. A więc tak, tutaj zakończymy odcinek. Znajdujemy się w bodajże 5 rozdziale o nazwie Alhera. I no, coś zaczyna się dziać. Szóstka wysłała Kiana do Markuri, żeby zabił Skorpiona, którym może być Zoe. Być może dlatego nie możemy dopuścić, żeby ona zginęła z rąk Kiana. Dodatkowo okazało się, że April nie jest skoczkiem, jest kimś innym, ale kim to dowiemy się w kolejnych odcinkach i o jej zdolnościach. Tak jak mówił Charlie, ona nie, w ogóle nie zniknęła z pokoju, tylko cały czas znajdowała się w nim, więc nie wiem, możliwe, że ta
tak jakby śniła i ten Markuria to wszystko mogła sobie wyśnić, tak? Jednak no, dowiemy się bardziej, co to było. Jeśli chodzi o April, no to naprawdę się zmieniła bardzo. Nie chciała nam pomóc. No i nie była zbytnio miła. A jeśli chodzi o Kiana, no to o jego dalszej pracy i o nim samym dowiemy się w kolejnych odcinkach. Teraz zakończę. Możliwe, że nagram TR2. W każdym razie dziękuję za obejrzenie i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.